Gdybyś przez jeden dzień mogła być facetem, to jakim polskim raperem byś była? Albo chciała być? Quebo na fide. Kilka tygodni temu za sprawą jednego z dziennikarzy Wyborczej pojawił się temat szowinizmu w polskim hip-hopie. Jak ty jako kobieta w rapie odnajdujesz się w tekstach na przykład Oscara z Problemu? Niech dziewczyny też nawijają takie teksty. Po prostu. Wtedy nie będzie tego rozłamu. Mhm. Każdy ma równe prawa, nie? Może nawijać o czym chce. Trochę z innej strony. Jesteś psychologiem, pracujesz z dzieciakami. I prośba o fachową poradę. Co powinny zrobić mamy dwunastolatków, które oglądają takie klipy jak na przykład Safari? Przede wszystkim najpierw trzeba byłoby poznać tego dwunastolatka, który zgłasza się z problemem, zrobić szczegółowy wywiad z jego rodzicami, przeprowadzić rozmowę również z nim i zapytać się w ogóle, z jakim problemem przychodzą. Bo samo oglądanie, nie? To jest bardzo ogólne. To nic nie mówi nam. A dobra, to zmieńmy. O inną profesjonalną rzecz się jak gdyby zapytam. Czy fakt, że pracujesz z dużą wytwórnią muzyczną, oznacza, że żaden hip-hopowy wydawca nie chciał wydać twojej płyty? O, chcieli. To czemu tak? Ponieważ miałam bardzo prawilne poglądy i odmówiłam im, gdyż chciałam być jakby wierna wytwórni, z którą nawiązałam współpracę wcześniej. A w czym jesteś najlepsza? W gadaniu. A który z polskich raperów dzisiaj jest dla ciebie takim świeżym głosem młodego pokolenia? Szafter, Oki. A w czym jesteś najgorsza? W sprzątaniu. A jest w Polsce polityk, któremu byłabyś gotowa zaufać? Nie interesuję się za bardzo polityką na takim poziomie, aby móc odpowiedzieć na to pytanie. To coś z twojego podwórka. W czym wdowa jest lepsza od głowy? W tekstach. A co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Zdrowie, miłość, rodzina. Co robisz, jak nikt nie patrzy? Zadajesz to pytanie wielu osobom. Co robię, jak nikt nie patrzy? Oglądam dokumenty o różnych sławnych kobietach. A za co cenisz BDS-a? Za charyzmę i trochę przełamywanie konstrukcji, jakby tworzenia utworów. Którego z oldschoolowych raperów cenisz najbardziej? Sokoła. Nicki Minaj czy Cardi B? Obie. Na co wydałaś pierwszy hajs zarobiony na rapie? Na co wydałam? Mhm. Poczekaj, muszę to odkopać w mojej pamięci. Na buty. Uwaga, na koniec. Poproszę cię o trzy zdania. Okay, no wyprostuję się, skoro to koniec. No. Trzy zdania do dziewczyn, które dopiero zaczynają rapować i nie mają zbyt wiele wiary w to, że im się to uda. Nie mają zbyt wiele wiary. Aha. Dziewczyny, oto oficjalne oświadczenie ode mnie. Przede wszystkim ufajcie swojemu przeczuciu. Temu, co jest w środku. Jeżeli jakby odpowiedź na wasze pytanie, czy chcę robić rap, brzmi tak, chcę go robić, to róbcie go. Jeżeli potrzebujecie jakichś wskazówek, napiszcie do mnie, ja się postaram jakby troszeczkę wam rozjaśnić być może pewne rzeczy, ale też pamiętajcie, żeby dużo słuchać, dużo ćwiczyć, rapować na głos i przede wszystkim próbować się na różnych tempach, na różnych bitach, czasami niekoniecznie rapowych podkładach, bo to bardzo rozwija muzycznie, słuchać też innej muzyki niż rap i naprawdę uwierzcie w siebie, bo tu nie chodzi o to, co nam można, czy nam nie można, tak naprawdę ty jesteś kowalem swojego losu, dziewczyno. Teraz zaczynamy od Etiudy Rewolucyjnej Chopina.